Witam Państwa i zapraszam na przegląd najważniejszych informacji minionego tygodnia. W poniedziałek na ulicy Elbląskiej w Olsztynie doszło do tragedii. 89-latek został przygnieciony przez własny samochód, który stoczył się z ulicy do garażu. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Policja ustala przyczyny zdarzenia. Takich ćwiczeń wojskowych po 89 roku jeszcze w Polsce nie było. Anakonda 16 zaczęła się w miniony wtorek i potrwa do 17 czerwca. Weźmie w niej udział około 31 tysięcy żołnierzy, głównie z Polski i Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy najnowszy ranking uczelni wyższych. W tegorocznym zestawieniu prowadzi Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim. Z kolei Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie utrzymał zeszłoroczną 35. lokatę. Pozytywna informacja z Ostródy. Podczas powrotu z ostatniego meczu ligowego piłkarze Sokoła Ostróda uratowali znalezionego na jednym z leśnych parkingów na Podlasiu porzuconego psiaka. Wstępnie nazwali go Sokół i szukają dla niego domu. Kontakt do zawodników w treści artykułu pod filmem. Zachęcamy do oglądania naszych zdjęć i filmów olsztyńskich osiedli nagranych z lotu ptaka. Tym razem odwiedziliśmy osiedle Generałów. Link do filmu znajdziecie Państwo w treści artykułu. A teraz informacje weekendowe. W sobotę zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej z całymi rodzinami do Kortowa na turniej dzikich drużyn Gazety Olsztyńskiej. Jak co roku gwarantujemy wspaniałą zabawę. Zmagania piłkarzy zaczną się już o godzinie 8:30. Informacje dotyczące turnieju na sport.wm.pl. Z kolei w niedzielę zapraszamy na siódme święto ulicy Dąbrowszczaków. W tym roku przeniesiemy się kilkadziesiąt lat wstecz, by pokazać, jak niegdyś żyła ta ważna ulica Śródmieścia Olsztyna. Start imprezy o godzinie 12. A od przyszłego wtorku zapraszamy na święto siatkówki plażowej w Olsztynie, czyli Puchar Świata Grand Slam 2016. Na piasku zaprezentuje się ponad 150 par siatkarskich z całego świata, w tym na pewno 8 z Polski. Atrakcji będzie co niemiara. Organizatorzy, oprócz sportowych emocji, zagwarantowali dla wszystkich kibiców różne strefy rozrywki oraz występy muzyczne. Pełną listę imprez znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej orientacja.pl. Jak zawsze, wchodźcie na nasze strony, czytajcie nasze wydanie drukowane i lajkujcie nas w mediach społecznościowych. Naprawdę warto. Adam Nowiński, Telewizja Gazety Olsztyńskiej.